Więc nie pytajcie mnie, gdzie się podzieję. Ja z tych poetów, co nie słówka nocy, ja to, co śpiewam, żyję i boleję. I każdy wiersz ten miałem w swojej dłoni, jak okrętową linę w czasie burzy. Kiedy mi się do was uśmiechał z nad tomi, a wy mnie nędzić chcecie listkiem róży. Schowajcie sobie te niewczesne kwiaty i skarżcie raczej, żem zły, żem się zlacił, że nie chcę współczuć własnej i was straty. Bo ja mnie zdradził, nawet nie przyjaciół. Przede wszystkim w takim miejscu nobliwym nie spodziewałem się, że ktoś będzie o mnie pamiętał po takiej nieobecności. Dziękuję serdecznie kapitule i Krystynie, pani prezes, za założenie mnie. Dziękuję bardzo. Ale również proszę mi pozwolić wyrazić moje wielkie podziękowanie i szacunek dla człowieka, który tak naprawdę otworzył mi drzwi tutaj. Tadeusz Leszkiewicz. Dziękuję bardzo. Czuję się jak w domu moich przodków. Dziękuję również serdecznie za otwarcie tych drzwi cięższych jeszcze mojej partnerce i przyjaciółce, która zawozi mnie na parę miesięcy, bo przez większość część życia mieszkam tu już w Polsce. Drugą część życia spędzam pomiędzy Nowym Jorkiem a Kalifornią, gdzie również śpiewam piosenki dla tak cudownych ludzi jak dzisiaj. Dziękuję, Ania. A tak jak ktoś już powiedział, że może, zdaje się, że Anna Szósta powiedziała, że może pieśń wyraża więcej mojego szczęścia i zadośćuczynienia i szacunku w podziękowaniu. Zaśpiewam dla państwa wiersz, który znajduje się na mojej ostatniej płycie, która została wydana 2 lata temu i po. A we mnie narasta myśl, a we mnie narasta myśl, narasta ciepło w nią, że sam wielkość tej pracy znajduje się wewnątrz człowieka. Że cała wielkość tej pracy znajduje się wewnątrz człowieka. Twarda, pęknięta dłoń, let's go.